Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z Farming Simulator 2019. 2019? Tak, w 2020 roku ocena farm na woli Zabierzchowska chyba, prawdopodobnie tak się nazywa mapa. Gramy na niej niecały tydzień, bo we wtorek startował serwer. Mam nadzieję, że ten serwer będzie jak najdłużej, że będziemy po prostu grali. Osoby, które nie będą grały, będziemy widzieć brak postępu. Farmy zostaną usunięte, pola zostaną wyczyszczone, wyrównane i będą po prostu nowe osoby mogły wejść. Znaczy, generalnie nie ma limitu osób. Jest najwyżej limit farm na 7 chyba. Na razie jest 8 slotów. Tak jak jest w opisie napisane, możecie wesprzeć, żeby po prostu powiększyć sloty. Bo tak naprawdę bardzo rzadko zdarza się, że jest 8 na 8. Wiadomo, szczytowe godziny są między 19 a 24. Wtedy najwięcej ludzi po prostu ma czas, żeby pograć i dlatego jest zajęte, są wszystkie sloty. Więc jeżeli ktoś naprawdę by chciał, to może wesprzeć 5 zł i jeden slot. To nie jest dużo. Ale po prostu ja na razie więcej dopłacać do serwera nie będę. Brzydko to brzmi, ale no, uważam, że to co teraz w tym momencie robię, to i tak jest spoko. Zaczniemy sobie od farmy różowych. Dlaczego od farmy różowych? Dlatego, że uważają, że są najlepsi, że mają najładniejszą farmę. Nie mogę się z tym nie zgodzić. Dlaczego? Bo wiem, że Jajamun ma taką smykałkę do robienia ładnych farm od zera. On ma taki, mimo tego, że jest takim chłopakiem bardzo, nie wiem jak to nazwać, strasznie jest taki wybuchowy, szybko może się obrażać, w każdym bądź razie no, ma potencjał. Oczywiście kiedy ja zaczynam nagrywać, to w tym momencie wam przypomnę jeszcze o lajkach i o subskrypcjach. Każdy lajk i każda subskrypcja bardzo mnie cieszy. Myślę, że byśmy zrobili może taki próg 10 lajków, kolejny odcinek. Generalnie odcinki są codziennie od godziny 14. W tym momencie jest godzina 12, ja zacząłem to nagrywać. Chciałbym w tym roku wbić te 1000 subów. Ja wiem, że to jest trudne. O, wleciała teraz jeszcze melodyjka. Jakich kryteriach ja to będę oceniał? Wiecie co? Tak naprawdę nie miałem czasu, żeby usiąść, napisać sobie na kartce dokładne kryteria, więc będziemy to robić na podstawie tej farmy. Od tej farmy wszystko w górę albo w dół. Jeżeli ktoś się znajdzie lepszy, no to będzie lepszy. Jeżeli ktoś się znajdzie gorszy, to będzie gorszy. Jeżeli ktoś będzie na równo, ok. Więc zacznijmy. Jak widzimy, maszyny są niepochowane. Wolałbym jakimś samochodem jeździć albo ciągnikiem, bo wtedy mam mniejsze jak gdyby lagi. Maszyna stoi w środku pola, jak widzicie mamy wielkie, olbrzymie pole. W ogóle zobaczcie jaki oni teren zajęli duży. W porównaniu do innych. Nie no, fioletowi mają więcej terenu. W ogóle jaka to jest, jakie tu są pola. Jak tak wygląda w tym momencie mapa. Ale oni by sobie widzieli takie miejsce, gdzie naprawdę trudno ogarnąć to pole. Się wydaje, że tam bez automatu to mamy dwa ciągniki z takich lat 2000. Tu jest kolejny garaż. Stoi kolejny, taki troszeczkę starszy ciągnik. Myślę, że z lat 90., 80., 90., nie wiem jaki to jest rocznik. Tak samo to będzie to samo. A ten już jest trochę nowszy. Jucholat. Nie ma samochodu, w ogóle tak. Następną ocenę. Załatwiam sobie konia i oceniam na koniu. Tylko, że poruszanie się na koniu pomiędzy wszystkimi tymi. Tutaj mamy pługi wszystkie. Oj, pink. Opryskiwać już Amazona. Tutaj wiadomo, to już jest duża farma. Ale chałupka mała. Ja jakbym miał pieniądze, no to buduję dom. Buduje dom, a nie klitkę. Ciekawe, czy Tryśku jeszcze śpi. Idziemy zobaczyć, czy Tryśku śpi. Tryśku! Nie śpi na kanapie, w kuchni też go nie ma. Czyli pojechał na ten, na dziewczynę. Ale lagi mam, jak chodzę na nogach. Nie mogę chodzić na nogach. Dobra, dalej.
Ja wiem, że oni mają podzielone to na dwa, tylko... To jest samochód. Jest samochód, jeździmy samochodem. Przykro mi. Jak się ten zamyka drzwi? Tak, dobra. To się drugi otwiera, dobra, nieważne. Będziemy jeździć samochodem. Tu jest jak gdyby kolejne... Zobaczcie, ile tutaj jest rzeczy rozsypanych, znaczy rozsypanych. Ile nawozów, nasion. Tutaj to drzewo trzeba ogarnąć. Powiem szczerze, że tutaj mi się tak za bardzo nie podoba ta część. Tą trawę byście mogli albo ogarnąć, albo ją wyłączyć. Znaczy wyłączyć to w terenie, nie? Jak się robi teren. Tak to by było fajniej, jakby tej trawy tu nie było. Tak wygląda, jakby tutaj nikt od dawna nie zaglądał. Jeżeli to ma być część mieszkalna, znaczy może nie mieszkalna, tylko takie właśnie typowo na przechowywanie. To jest taka moja sugestia. Kolejny dołącza. Kiedy ja robię ocenę, to ludzie wchodzą na serwer, a ja nie będę tego ciął. Więc będziecie mieli przez was 40 minut odcinka. Więc tak. Mają pieniądze na koncie, kredytu nie mają, maszyn mają dosyć sporo. Widzę, że ciężarówka tu jeszcze stoi. Mają samochodzik, mają... Tak jak mówię, no zobaczcie w ogóle płoty, jak są równo poustawiane, nie? Że no tutaj jest, widać, że to wszystko ładnie prosperuje. Mówię, delikatne tylko takie poprawy w teksturach, jeżeli chodzi o działkę. Tak jak widzimy, tam jest fajnie zrobione. Chciałem wam długopisem pokazać, ale wy tego nie widzicie chyba. Tak, wy tego teraz nie widzicie za moją kamerą. Jak jest tamto podwórko, gdzie jest wylany jak gdyby asfalt, są użyte też włazy do kanalizacji, więc spoko. Następnym razem, jak będę oceniał, wyłączę serwer, włączę, zmienię hasło na serwer, żeby nikt mi nie wchodził. Obiecuję wam. Bo jeżeli wy nie potraficie tego dostosować się, no to dobra. Więc jedziemy. Tu widzę jakąś ławeczkę. Tu grill tutaj jest, o. Grill tutaj. Tylko jak tam się wchodzi? Którędy się tam wchodzi? To się nie otwiera. Dobra, jedziemy. Więc jedziemy sobie. W ogóle ile tych włazów tu jest? Tu jest cała sieć kanalizacyjna. Tu jakieś takie bohomazy. Tutaj się często jeździ po prostu. Te fajnie te maszynki poustawione. Tutaj też furtka jest. Mówię, te płoty, zobaczcie, jak one są w miarę ładnie, w miarę możliwości na farminga są ładnie poustawione. Stacja benzynowa. I chyba to wszystko, jeżeli chodzi tutaj o różowych. Spore podwórko sobie zajęli. Zrobili. Zarobili. Widzę łąkę ładną. Widzicie, łąka jak jest taka trawiasta, no to wiadomo, to ładnie wygląda, ale jeżeli tutaj, w tym miejscu, ma być właśnie jakieś takie kolejne, jak gdyby ich miejsce, gdzie przechowują Big Buggy, no to przydałoby się tą trawę albo skosić, albo ją właśnie wyrównać terenem, to wtedy też wszystko znika i będzie ładnie. Generalnie jest dobrze, ale za tą trawę muszę odciągnąć, a jeszcze miałem zobaczyć, czy na sklepie nic nie mają przypadkiem. To jest New Holland. Więc teraz by się przydało skoczyć na sklep. Co się w ogóle na sklepie dzieje? Odwiedź. Jakaś ciężarówka jest. Wózek widłowy. Jakieś siano. Taczka jest sprzątnięta, to zawsze... Zawsze stała taczka. Dobra. Ten wózek widłowy chyba wiem, kogo nawet jest. Na 10 punktów cała farma dostaje 8. Gdzie to jest wysoka ocena. To jest wysoka ocena. Więc farma Tryśka, czyli Tryśka i Jajamuna. Nie wiem, kto tam jeszcze jest. Mają 8 punktów. Punktów. Na 10. To jest wysoka ocena, jak poprawią ten i by na przykład zrobili jeszcze trochę więcej rzeczy, gdzie można pochować pod maszyny pod... Nie maszyny. Tam są różne takie luźne rzeczy, które są niepochowane jak gdyby. Tutaj spękane. Widzę, że używał tekstur dosyć fajnie, Jajamun.
Ale na przykład te maszyny można by było też postawić jakiś garaż i to pochować. To też można by było tą wiatę wykorzystać. Ona jest w ogóle niewykorzystana, nie widzę tutaj. Chyba, że tutaj stoi kombajn, a tego nie wiem. Ale jest spoko, bo jest nawet porządek. Nie mogę powiedzieć, że jest bałagan, dlatego jest 8 na 10. Dalej będziemy oceniać. Jeżeli ktoś będzie miał fajniej zrobione, to powiedział, że wyżał wyżej, jak nie, to niżej. Idziemy dalej. Więc tak to wygląda. Więc zaczniemy od początku. PGR. Tu jest dużo ludzi. Dużo ludzi tutaj gra. Idziemy zobaczyć ten bałagan cały. Co tutaj mamy? Combine, wiata. O, właśnie coś takiego mi chodzi, że to jest schowane. Ale już ten header nie jest schowany. Nie ma na niego miejsca. Pachołki też. A to jest taki standardowy, ten na konie, tak? Konie chyba, tak. To są konie. To są konie. Silosy się działają. Fajnie to wygląda, fajnie. Powiem wam, że potencjalny rywal. Tutaj bym tą trawę wyczyścił. To jest takie pierwsze ocenianie. To jest taka miejscówka, gdzie sobie przechowują siano. To jest garaż, co jest w garażu? A, zobaczcie, jeżeli z tamtej strony jest wyjazd, to kozak. Ale nie widzę wyjazdu do tego garażu. Co ta szopa tu robi? Po prostu stoi. Hej, samochód stoi w stodole drewnianej. Kijek się ściąga, zobaczcie. I tutaj stoi samochód, dobra. 60 stoi. Jest warsztat od razu, tak? Warsztat, dobra. Przechodzi tutaj. No, kolejny farma, gdzie nie ma domku jakiegoś porządnego, droższego, gdzie faktycznie pracuje tutaj 14, nie? Zobaczcie, tutaj widać, że jest dużo ludzi. Ten pies jest. Zobaczcie, jak pies ma ładnie zrobione. Sika w kwiatki. Jest furtka tutaj. Rama. Ale zobaczcie tutaj. Ale kicha zrobiona. Brakło im tutaj płota. Tutaj normalnie można było płot zrzucić. Więc tutaj już odciągnięty trochę taki punkcik z 10. Generalnie ja widzę, że tutaj jest tak, wszystko ma swoje miejsce. Nie mogę powiedzieć, że to jest jakoś brzydko. Ja myślę, że to jest też potencjał na pierwsze miejsce. To jest moje, oczywiście to jest moje zdanie, to nie musi. No, wasze zdanie możecie napisać w komentarzu, tak? Generalnie ja bym zmienił domek, bo ich tutaj jest chyba z 6. Teraz jest 3, ale ogólnie chyba jest 6 albo przynajmniej jest 5. I kolejna ta lampa świeci. Jest ich tutaj sporo ludzi tutaj. To dom powinien być kupę większy. Tutaj są konie, o ile mi się dobrze wydaje. Tylko nie ma tych koni akurat teraz. No nie mogę powiedzieć, że jest brzydko. Jeszcze zobaczmy to z góry, jak to wygląda. Bo ja ją zawsze się chwalił, że on ma najładniejszą farmę. A nie mogę wykonać tej czynności, bo nie jestem kierownikiem. Muszę się kierownikiem mianować. Kierownik. Wlazę do kierownika, tak. Ja tylko sobie zobaczę, jak ten domek, jak to wygląda z góry. Dobra, jak to wygląda z góry? Zobaczcie. Ładnie prosto płoty ustawione. Wszystko jest zorganizowane. Nie ma tutaj czegoś takiego, że o kurczę, zobaczcie, zobaczcie. Tu jest tyle miejsca, że dwa ciągniki przejadą, więc to jest też fajnie zorganizowane. Fajne miejsce dla koni. Czyli w podwórko. I to zobaczcie, jak to jest wszystko zagospodarowane, że oryginalne jezdnie pasują im w pole. Więc fajnie to jest zrobione. Fajną miejscówkę sobie wybrali. Drzewka są, więc tak naturalnie. No,
Za tą trawę tylko koło domu mógłbym punkcik zabrać, bo tu jest jednak mało tej trawy. Tutaj można by było tutaj na zero zrobić i kwiatki, tak jak tutaj są te kwiatki, to chyba że one są fabryczne z domkiem. Tutaj o, kolejny punkcik zabrany za to. Trzeba poprawić, panowie. Tutaj to. Ale powiem wam, że fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda. I z przykrością chciałbym powiedzieć, że nie wiem, czy nawet mi się to bardziej nie podoba od farmy Jajamuna. Zmieniłbym domek. Egzekwo pierwsze miejsce. Znaczy, na razie oni też dostają 8 punktów. Niebiescy. Na 10 to jest różowy. Niebieski. Niebieski ciemny. Niebieski ciemny, niebieski jasny. Generalnie mają dużo pól. Bardzo dużo pól. Tylko że ich tu gra sporo ludzi, nie? Tutaj też jest takie niejednoznaczne. Zobaczcie, ile oni pól zajmują. Jest sporo dużych pól, bo to 86 to jest prawie tak duże jak te ich wszystkie. Więc fajnie to wygląda. Idźmy dalej, bo dużo tracimy czasu. To jest moje gospodarstwo. Jak wiecie, ja nie mam za dużo czasu, żeby grać. Więc teraz do mnie dołączył Kubusiek, jakoś tak się nazywa. To jest moja farma. Ja mieszkam tutaj sam. Jak widzicie, mamy taką wiatkę. Powiem wam, że moja farma też mi się podoba. No. Mamy śmietnik przed domem, żeby nie śmierdziało pod chałupą. Mamy dużą bramę, że jakbyśmy kupowali większe. Czekajcie, ta brama jest trochę zbugowana, ona się tu otwiera z tej strony. Jak widzicie, u mnie nie ma dziur w płocie, jak się brama otwiera. Proste, nie? Płot jest w miarę prosty, tylko że tutaj właśnie tu był problem z tym, że. Ale prosty. Tak jak widzicie, o, zejście terenu. Musiałbym teren jakoś wyrównać, dopiero tutaj siatka wystaje, to jest jeszcze niedopracowane. W ogóle to miało być moje, panowie sobie to przejęli, kupili, szybciej ode mnie po prostu. Później mieli do mnie wąty, że ja tego sobie wcześniej kupiłem, tylko się przypierniczam. Więc, a i tutaj brakuje, ale tutaj miałem furtkę taką małą zrobić sobie, żeby wyjść na żaby. Zobaczcie. Tu są żaby, kaczki. I skorzystałem z oryginalnego płota sąsiada. Tak sobie to ustawiłem, że... Nie jest to idealne, tak ustawione. Tutaj mamy samochód, też nie jest zaparkowany. Generalnie tak, tutaj nie wiedziałem, co tu zrobić. Najchętniej bym tutaj, powiem wam szczerze, zrobiłbym studnię. Po prostu, w tym miejscu bym zrobił studnię. Kubusiek pracuje, fajnie. Mamy sobie dwa ciągniczki z podobnej epoki. Ten jest starszy, ten jest trochę młodszy. Dają chłopakowi uprawnienia. Na razie takie. Dobra. Te drzewa muszę wyciąć z pola, ale generalnie tak wygląda. Myślę, że za ten płot mogę sobie obniżyć. Ciężko się ocenia własną farmę. Zawsze miałem ładną farmę. Chciałem taką małą wiatkę postawić, taką niedużą, właśnie na wapno, na nasiona. Jeszcze nie mam po prostu pomysłu na to, gdzie ją postawię. Bo tutaj troszeczkę mi przeszkadza. Tej trawy nie mogłem do końca wykosić, niestety. Ile mogłem wykosić, tak samo z tej strony mamy. Tutaj mamy trawę, ale tutaj mamy miejsce do zabaw. Zobaczcie, trawę skosiłem. Da się? Wszystko się da. Więc każdemu, któremu powiedziałem, że trawę może to ogarnąć. I tu mamy tylko jedną studzienkę, bo stwierdziłem, że więcej nie ma sensu dawać studzienek. Ale generalnie ja bym sobie dał 6 punktów. Może później będzie lepiej. Na 10. Żółta. Żółta. Idziemy dalej do następnej farmy. Gry JD.
Nie ma nikogo w tej farmie. Pomarańczowa. Mamy kombajn, który stoi w polu. Gdzie jest farma nasza? Tu jest chyba nasza farma. I tutaj nie mamy żadnego płota. Mamy krowy. Chyba. No nie ma krowy żadnej. Czekajcie, gdzie się kupuje krowę? Tak. Czyli nie ma żadnych... Nie, są krowy, a ich nie widać. Tak. Gospodarstwo, tak. No, trzy krowy, a nie ma żadnej. Dobra, nieważne. A nie, są na dworze, dobra. Tutaj jest kiszonka, tak? Kiszonka, dobra. Czyli mają kiszonkę swoją. Wszystko wchodzi w taki sam... jak to nazwać? Wszystko jest w podobnym... podobnym... budże w kolerze, kolego. By je, w ogóle trzeba będzie z administratorem drugim, czyli z stryśkiem, pochodzić po całej mapie i pozbierać drzewo i jakoś posprzedawać, żeby serwera nie lagowało. To jest pole pana pomarańczowego. Nie wiem, kto jest pomarańczowy. To może być jedna osoba, bo tak widzę, szczerze mówiąc, tak, tutaj do poprawy jest, chyba że ktoś tak zamierzał to zrobić, czyli takie porozpierniczane ta droga. Rozpierniczana. Sporo trawy na kiszonkę. Nie widzę ile. Ale sporo taki... To jest... A, to nie jest... To jest ktoś sobie zbudował. Zobaczcie, ile trawy przechowuje i siada. Spoko. Nie wiem, jak to działa, jeżeli chodzi o lagi. Chyba nie ma żadnego większego wpływu. Musiałbym to... Szczerze, ja bym to chciał ogrodzić, bo nie ma ogrodzenia. A nie mogę sobie robić, bo nie jestem kierownikiem. Już się robię kierownikiem. Awansuj się na kierownika. Czyja to jest? A, to jest ta farma. To nie jest ta farma. Idziemy na farmę pomarańczowych. Gdzie są pomarańczowi? Gdzie ja jestem w tym momencie? Tutaj, na samym końcu mapy. A to jest tutaj. Dobra. To jest to gospodarstwo. Jest płot. Po prostu ja go nie widziałem. Wszyscy kupują ten najtańszy domek. Czyli ja byłem na razie tylko w tej części. Zobaczmy, jak to wygląda w ogóle z góry. To jest fajny pomysł, tylko nie wiem, jak działa... Jeżeli chodzi o lagowanie serwera. Jeżeli to laguje serwer, no to kolego, musisz to ogarnąć w Silos. To i to. To się trzeba zorganizować, to Tryśku napisze w komentarzu, czy to działa, czy to nie działa. Mamy dużą pasiekę krów, ale tylko trzy krowy. Pasiekę, jak ja to w ogóle nazwałem? Tu mamy kiszonkę, no i mamy tutaj podwórko, na którym jeszcze nie byłem. Mamy warsztat. Tylko, no ja bym to... Wygląda jak takie zapuszczone gospodarstwo rolne. To wygląda fajnie. Powiem szczerze, to fajnie wygląda. Taki ogródeczek przydomowy, to jest taki trochę smakosz. Nika, trochę nagrywam, wiesz? 23 minuty i nie wiem, czemu teraz. A ona mi strasznie krzyczy zawsze w mikrofon, wiesz? Dobra. Czyli co, wchodzimy teraz do... na podwórko, bo nie wiedziałem, że tu jest podwórko. Ogrodzone. Za to, że no nie ma za bardzo tutaj tego podwórka wygładzonego, ta trawa wystaje, to wszystko, jeżeli to jest taki zamierzony, nie? Napisz w komentarzu, jeżeli to nie jest zamierzone, to po prostu nie umiesz tego wyczyścić, zrobić w porządku, to spoko, no, to trzeba się nauczyć. Płot jest klinkierowy płotek, ale też nie wszędzie, zobaczcie, tu jest siatka znowu. I tak jakby ktoś to zamierzono tutaj zrobił. Wszystko pootwierane, pozostawiane. Tu mam dylemat, bo jeżeli to jest zamierzone, ale nie, wiecie co? Nie jest najgorzej. Ja bym tutaj dał
mocne 6, takie jak u mnie. To dodaje takiego smaczku, powiem szczerze. To dodaje takiego smaczku, ale troszeczkę trzeba to dopracować, tą farmę. Więc chyba to jest zamierzony efekt. Jeżeli tak, to chociaż byś tą trawę pościgał, bo to tak brzydko wygląda. No. No to ten dajemy 6 i to jest pomarańczowy. Idziemy dalej. Tutaj byliśmy. Eluvina. Od razu sobie damy kierownika. Siadłem w taczkę chyba. Silnik trzeba jej zapalić. Dobra, na razie zostawiamy to. Mamy jakąś stodołę, z której nie umiem wyjść. Dobra, wyszliśmy. Gdzie jest ich tego gospodarka? Jaki to był kolor w ogóle? Czerwony? Jakim jest tym kolorem? Eluvina to jest jasno-niebieski. Nie wiem, kolor to jest. J. To jest ci, co mi zabrali miejsce na tym. Zobaczmy to z góry, jak to wygląda. To nie jest to. Od razu zrobimy jasno-niebieski. To będzie tutaj 180 pole. I na samym brzeszku, tak. To mnie właśnie trochę zirytowało, że zobaczcie, oni nie mają farb. Rosyjska flaga. A tutaj co jeszcze jest? Tam mają ten. Tu coś mają pole. Tu jest pole. Tu jest trawa. Tu kurniki. Niebieskich. Trochę. Nie wiem, czy ten dom jest oryginalny. Słuchajcie, ja się pogubiłem z tym wszystkim. Gdzie jestem teraz? Tutaj. To jest ich. Największy chaos, jaki można było wprowadzić, to oni wprowadzili. Właśnie ciekawe, czy on coś mówił, że sprzedadzą tę ziemię, żebym ja mógł się kupić tutaj. Nie, nie sprzedali tego. Ale już koni tutaj przynajmniej nie ma. Ja nie miałem o to pretensji, tylko po prostu tak, jakby się po coś przyczepić. I to nie jest, zobaczcie, jak nierówno teren tutaj jest. To jest ich domek, czy nie? To jest zależne. Chyba ich domek. To jest chyba ich. Czy nie? Gdzie ja jestem w tym momencie? Ale tu jest bałagan, powiem szczerze. To nie jest ich. Przyczepili się do tego, ale to nie jest ich, więc to nie podchodzi o cenie. Kurnik. Oczywiście krzywo. Tak, powiem szczerze, powiedziałbym, że z tyłka to wszystko tak zrobione. Brak miejsca na palety skór. Tutaj to mi się w ogóle to nie podoba. Znowu jest taczka. Jak się kurczę stąd wychodzi? Jak ktoś powie. Kurnik. Samochody. Duże podwórko ogolone, ale takie naprawdę to wygląda, wiecie jak? Tutaj? Jak działka 80-latków, którzy kupili sobie działkę na wsi, postawili drewniany dom i każą tutaj dzieciom przyjeżdżać, żeby można było po prostu. Jest brama, furtka. Nic specjalnego, powiem szczerze. Po prostu wyczyszczony kwadrat, postawiona chatka, jakieś ozdobniki postawione, lampa, żeby było jasno i to wszystko. Gdzie to jest postawione?
największy rozpizdzie, jeżeli chodzi o miejsce. Zobaczcie, tu mają dom, jakby ten. Dalej, jasno-niebieski, gdzie jest jeszcze? Tutaj mieli konie, ale się nie opłacały. Tu mają pola. Powiem wam szczerze, chyba jedna z gorszych, na razie nie będę tego oceniał. Nie będę tego oceniał, bo jedna z gorszych farm. Największy rozpizdziel. Zobaczcie, jakby nie można było na przykład tutaj sobie kupić tego i tu. Tu coś jest w ogóle, co to jest? Część do pojazdu. Tutaj coś jeszcze jest. Czego nie widziałem. To jest ich domek. To jest ich domek. To nie jest ich domek. Różowa ciężarówka. Są pieniądze. No i też znowu jest jakieś ogrodzenie z tyłka. No nie będę tego oceniał. Powiem szczerze, nie podoba mi się to wcale. Ta wiata... W ogóle nie ma klimatu żadnego. Żadnego klimatu ona nie ma. Więc ja tego oceniać nie będę, bo to jest słaba ocena. Nawet nie wiem, czy nie dwa. Bo jest przynajmniej coś zrobione, ale... No nie podoba mi się to po prostu. Mnie się to nie podoba, powiem wprost. Idźmy dalej. Idźmy dalej, bo jeszcze rolnicy z zawodu zostali. Są troszeczkę na minusie, to może troszeczkę obniżyć ocenę, więc się nie obrażajcie na mnie. Są maszyny w polu, jesteś w domku, dobra. Jest jakiś wiatka, która tutaj stoi. Schowany, to mi się podoba, bo nie wiem, czy to się zajmuje drzewami. Ale tutaj nie jest ich. Nie. Jak to w ogóle wygląda? Gdzie my jesteśmy w tym momencie? 9, 41 pole, gdzie jest? To są fioletowi, dobra, czyli to jest tutaj. Fioletowi mają bardzo dużo pól i wiem, że też ich jest dosyć sporo na serwerze. Często się tam ktoś wyświetla. Mamy silos, mamy to i to i chyba to wszystko, co tutaj, jeżeli chodzi o zabudowę, nie mamy nic więcej. Szczerze mówiąc, kicha. Kicha, kicha, kicha. Pieniędzy nie ma na koncie. Pola kupione tyle, że wow. Ale nic więcej, powiem szczerze. No nic więcej tutaj nie ma. Są maszyny w polach. Jedna, tu druga, trzecia. Ale tutaj nic więcej nie widzę, żeby tutaj coś było fajnego. Więc no, nawet nie ma gdzie maszyn tak naprawdę pochować. Nie ma żadnego miejsca na maszyny, więc... Dwa. To już tylko chodzi o te. O całokształt teraz oceniam. Nie mam takich wytycznych, ale no nie podoba mi się to. Fajnie, że ktoś gra, że ktoś się stara. Ale można by było też sobie zrobić jakąś ładną farmę. Jakieś takie gospodarstwo, gospodarkę jakąś taką, żeby można było coś tutaj zrobić, żeby coś tu było. Więc idziemy do czerwonych. No tutaj nic nie ma, nic nie porywa. Odwiedźmy czerwonego. Czerwony. Czerwony ma jedno pole. Nie, ma więcej pól. Tu jest domek, więc wszedł przecież. I odwiedzić to. Jesteśmy tutaj. Jest jakaś gospodarka, szkoda, że się noc zrobiła. To jest początek tak naprawdę, mi się wydaje, dopiero. Tutaj kolega dopiero zaczyna budowę gospodarstwa. Domek jest jego, no to powiem wam szczerze, że na przykład zobaczcie, on jest sam na razie, nie wiem jak, ile on gra osób. Ale już postawił fajniejszy domek. Tam, gdzie powinno być 6 osób, to powinien być ten domek, a nie ten najtańszy. Ale jest garaż. W garażu... O, stoi nic. Ale powiem wam szczerze, że ten garaż jest fajny pod... Są maszyny pochowane. I tutaj myślę, że na początek... 5 punktów. 5 punktów, bo tutaj widzę potencjał.
jak to się wszystko tutaj, załóżmy, tym kamyszkiem wyłoży, czy czymś innym, to wszystko się ładnie wyrówna, to kolega tutaj będzie miał ładną farmę całkiem. Podłużną sobie zrobił, ma ładny domek, czyli na więcej osób, żeby można było grać, jak gdyby. Podoba mi się, więc czerwony? 5. Bo jednak troszeczkę słabsza od mojej, mi się wydaje. To jest moja ocena, tak mówię. Ale lepsza od tych dwóch, które były słabe, naprawdę słabe. Więc w tym momencie mamy takie... takie porównanie. I później będzie coraz ciężej. Będę musiał faktycznie jakieś kryteria wprowadzić, jeżeli chodzi na przykład o pieniądze, o ilość maszyn, o wartość tych maszyn. To będzie już wtedy odcinki będą trwać, panie. Więc zostawiajcie łapki i oglądajcie całe odcinki. Na pewno każdy jest ciekawy, jak jego farma wygląda. Może ktoś chce zainspirować się innym farmami, żeby zobaczyć, jak ktoś inny ma. To warto obejrzeć całe materiały. Więc mamy tak, na pierwszym miejscu faktycznie są różowi, ale ciemno-niebiescy też bardzo ładną farmę sobie zrobili. Żółty i pomarańczowy, czyli ja i pomarańczowy, jesteśmy też porównywalni na drugim miejscu ex aequo, bo mamy porównywalne farmy. Ale jak to się mówi, szału nie ma, ale nie jest źle, nie jest źle. Później mieliśmy niebieskich i fioletowych, tutaj jest tragedia. Tam trzeba zainwestować pieniążki i zrobić po prostu farmę, bo tak naprawdę nigdzie nie ma farmy. Jest domek letniskowy i burdel na kółkach, bym to brzydko powiedział. Bo to trzeba po prostu jakoś zorganizować, żeby to jakoś wszystko wyglądało. Dalej jest na samym końcu, ale nie jest na samym końcu, bo jest ma trzecie miejsce. Ten czerwony. Czerwony ma potencjał, musi po prostu troszeczkę pieniążków zainwestować, a widać, że już dużo pieniędzy wydał. Więc tak to wygląda w tym momencie. Ja z wami się żegnam i zapraszam jutro o godzinie 14 na następny odcinek z Farminga. Zobaczymy, co jeszcze będzie. Jeszcze nie mam pomysłu na odcinek, ale na pewno nagram i wam wrzucę. Na razie, dzięki, cześć.